A wiesz, o co chodzi? No Janek Witek mówił zawsze tak. Która będzie realizowana nie tylko tutaj. W tym samym czasie, gdy wy Hitler miał ogromny dorobek, w sensie Niemcy. Żołnierze polscy. Największe, będą najlepsze. Dobrze, żołnierze teraz, polscy. To nie o to chodzi. Będą największe wynalazki. To wiesz, kto przejął to wszystko po Hitlerze? Amerykanie, no. Amerykanie pracowali razem z Hitlerem. No. No to więc widzisz, że Ameryka przejęła pomysł, geniusz niemiecki i to jest kontynuacja, to o czym nie każdy w ogóle wie. I teraz jest teraz komisja ścigania zbrodni przeciwko. W ogóle przecież Szwajcaria nas też okradła, chodzi jeżeli o banki, rozumiesz? Bo Hitler wymusił na Francji, żeby wziąć, wiesz, pieniądze z banku i wysłał wszystko do Szwajcarii. A Szwajcaria produkowała broń dla Hitlera, dlatego Hitler nie zbombardował Szwajcarii. Tak. Geograficzne odniesienie racji bytu to jest, myślę, najcenniejsze w tym, że tu nie ma żadnych komentarzy, to są same fakty i to jest najważniejsze. Ta prawda najskuteczniej nas broni. Co istotne, jest to pierwsza taka dokumentacja na świecie, podkreślał w Polskim Radiu 24 historyk profesor Bogusław Kopka. Nigdy nie była upubliczniana, nie było takiego miejsca, w którym wszystkich funkcjonariuszy SS służących w niemieckich obozach koncentracyjnych opublikowano z różnych rzeczy. Można by się zastanowić, dlaczego takich list nie mamy, na przykład czy sporządzone przez Republikę Federalną Niemiec, czy też inne kraje, ale przede wszystkim RFN. Można by powiedzieć, że Polska tutaj jest tym pierwszym krajem, który w majestacie państwa i Instytutu Pamięci Narodowej publikuje. Baza danych zawiera trzy rodzaje dokumentów. Dane tekstowe z personaliami funkcjonariuszy, fotografie niektórych z nich oraz w przypadku osądzonych po wojnie także dokumenty wymiaru sprawiedliwości. Do załogi SS-a Auschwitz należą m.in. urodzony 4 lutego 1906 roku w Oberndorf. A przecież ten cały Murzyn, rozumiesz? On przecież prowadził wojny, sprzedawał broń i tak dalej, i tak dalej. Z zawodu fotograf, członek NSDAP od 1 listopada 1932 roku, członek Allgemeine SS. Rogi mu narysowali czerwony. Tak? W internecie jest. Ruscy właśnie tam, to ich eksmitował do Rosji, rozumiesz? Z tej posiadłości nie trafi, bo oni kupili to i to, by... To byli ambasadorzy, rozumiesz? Że zbrodnia ludobójstwa w Auschwitz także przestanie być zbrodnią bezimienną. Ale to jest to konkretna osoba. Pani, oficer, strażnik, te osoby będą już napisane. Zbrodnia będzie miała swoich oprawców. Jackowskiego? Wobec walki o nieużywanie stromowania polskiej obozy koncentracyjnej. Słuchaj, tyle ludzi, którzy nie były Nestowski, były też Hitlerowski obóz, były obozy prowadzone przez Niemcy. Nie, to ze świadków to nikt nie głosił, tylko po prostu ktoś prywatnie może by chciał, ale to my się nie możemy słuchać i dać zwieść. Apostoł Paweł powiedział, że nawet pośród was samych powstaną tacy, którzy chcieli zwieść. Pan Ewka się nie powinna zdziwić, bo w pierwszym wieku naszej ery był taki chrześcijanin Apollo, bardzo inteligentny i co w dworze zaczął głosić grecką filozofię. To nie wolno było na to pozwolić, nie można. A wiesz, wasz świadek Jehowy, ten, który już umarł, nie? Główny w kościele w Ameryce miał problemy z alkoholem. Słuchaj Ewa, to takie kosmiczne tematy, słuchaj, to mógł mieć problemy, różne problemy. Świadkowie Jehowy mówili, że 20 lat w więzieniu przed wyszedł, a wpadł niemoralność. No, także wiesz, to co ty mówisz, to wiesz. To jest jakaś prawda, ale świadczy o tym tylko, że człowiek jest niedoskonały i szatan każdego usilni. No dobra, ale pracowałeś dla nich 20 lat i co nie? Nie, on nie pracował, on pracował całe życie i po prostu wiesz, on 30 lat nawet był u ciebie, to znaczy ten Wiesław Gomułka, był 30 lat i jest 30 lat w niewoli strażnicy, taką książkę napisał. A nie chodzi do nich teraz? Co? Tuż przed można iść, ale wiesz, ja tu mam Radio Koncika, my nadajemy, mamy program. Ja korzystam z różnych opcji, co mądre, to popieram. I nie jestem taką osobą, żeby miała wziąć 100 tysięcy dolarów czy jakieś meble i potem kogoś się wyszczyć, jak wiem, że głoszą prawdę w tym sensie. Natomiast Mareczka wiedza jako taka nie interesuje, jego interesuje, żeby się nałapać, nacapać, nakłapać.
I teraz tak, słuchajcie, ja była i wiedziałeś, to kameryka. I taka Marysia, caryca, mówi tak, słuchaj, był taki batuszka. I on się nalapał, nacapał etowo Zolota. I jak potem przyszło mu umierać, to nie miał komu adres. I oddał na cerkę. Ja mówię, no to bardzo dobrze zrobił, ale oczywiście. I ta Marysia, caryca chyba już nie żyje, bo ona przyjechała tu do Warszawy na wycieczkę, ucałowała się ze mną w autokarze, wszystkie te posłuchy się robiły. Ona się ze mną ucałowała i pojechała do Białego Faktu. A to było z 15 lat, a jak miało 82 lat. Ale fajna Marysia, słuchaj, Grygorów się nazywała. I tak, i zachodzi kamnie, jedzedniebna i codziennie. Kofie, czaj i ciaśka budu. Zachodzi. Słuchaj, a tam koło jednej babki, codziennie na obiad, do niej na kawę. Bo ona już ta Marysia musiała uszczelnić. Daleko miała, bo to jedna ulica, druga w Polsce. Ale szła, tam daleko do przygranicznych, powiedział minister administracji i spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. Ci ludzie nie zostaną wpuszczeni do Polski w ciągu 28 dni maksymalnie. Zostanie przeprowadzone postępowanie. Jeżeli odbędzie składał odwołanie, to odwołanie trafi do powołanej wedle tej ustawy Rady do Spraw Cudzoziemców, która będzie organem quasi-sądowym. Procedura ta jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, podkreślił szef MSWiA. Jak dodał, po kryzysie migracyjnym w 2015 roku podobne rozwiązania wdrożono na Węgrzech. Aktualnie cudzoziemcy składają na polskiej granicy wniosek o status uchodźcy i po wjechaniu do kraju, nie czekając na jego rozpatrzenie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, często znikają, ruszają w dalszą drogę do Europy Zachodniej. Wicepremier Mateusz Morawiecki z tytułem Człowieka Roku Gazety Polskiej, a premier Beata Szydło Człowiekiem Roku Klubów Gazety Polskiej. No musi gadać po prostu, wiesz. Od 19 na Stadionie Narodowym. Także Ewa nie ma trwa uroczysta. My jesteśmy ponad tym wszystkim, najmądrzejsi na świecie. I ta babka też nam się podoba, nie? Taka Peggy Smith. To wie obecnie na miejscu reporter Polskiego Radia Karol Dermoros. Mateusz Morawiecki, ale Amerykanie się śmieją, bo tam jakiś program w telewizji, nie? Jakiś raz przed wyborami powiedziała dziennikarka, że wygra Donald Trump, to ją wyśmieli, nie? Dobrze, Ewa, ale Amerykanie lubią się śmiać z prostych rzeczy, fajnych i konkretnych. Nie są zarozumiani. Nie, właśnie są bardzo i bardzo są rasistowscy, dlatego że zobacz, jak przegrał Trump te wybory, ten murzyn, to zobacz, ile nienawiści było. Poczekaj, nie murzyn, tylko że tak Clinton. Powiedział, że Polska wciąż walczy z komunizmem, bo obecny rząd chce zmienić architekturę i model gospodarki. Ale ta jak przegrała wybory? Ciągłość instytucji. Obama, to nasza mama, pojechałabym na wyspy i okochana. Obama, to nasza mama. A patrz, jaka ładna ta mama nasza. A ten facet z Gazety Polskiej otrzymała premier Beata Szydło, a nagrodę świętego Grzegorza Wielkiego za odkłamywanie najnowszej historii Polski otrzymał profesor Sławomir Cęcki. Zawsze będą bronić. A Polacy to pojadą i będą opiewać się. Miku Barce. Reporter Polskiego Radia Karol Dermoros. A teraz ostrzeżenie. Słuchaj, dzisiaj ludzie choroba. Dzisiaj ludzie telewizji nie, bo młodzi nie oglądają, bo młodzi ludzie to się stawiają na internet, rozumiesz? Na internet. I telewizja nie może z tym się pogodzić, że kiedyś upadnie, rozumiesz? Upadnie, tak. Bo ludzie po prostu nie chcą już telewizji. Ewunia, słuchaj, jak byś pojechała dzisiaj do WW do 5 rano, byś tak poobserwowała, to taka studentka jest biedna, ona musi te knigi czytać w tym komputerze, szukać to, co jej profesorka kazała i ona nie ma czasu na zabawę. A my jesteśmy szczęśliwi, bo my jesteśmy Amerykanie na ludzie. A ona jest Polka, spięta i gówno z tego będzie miała, bo będzie musiała pracować jako konserwatorka powierzchni płaskiej. W Małopolsce chorych jest 30 tysięcy osób, a na Pomorzu 25,5 tysiąca. O, pogróżki.